60. Pamiętaj, że jeśli chcesz się cieszyć z tęczy nagród, to najpierw musisz zmoknąć w deszczu uporu i wysiłku. Cześć. Możemy pogadać? Jasne. O co chodzi? Czemu Sol nazwała mnie kłamcą i zdrajcą? Nie widziałeś? To kretynka. Jednak postąpiłem źle i chciałem cię przeprosić. Spoko, wszystko w porządku. Tak? Nic się nie stało. Wpakowałem Diego w kłopoty. Dzwoniłem do niego, ale nie odbierał. Daj spokój. Nigdy go nie zadowolisz. Lubię Diego, jest super. Nie chciałem go wkopać. Przesadzasz. Wcale nie jest taki wyjątkowy, jak się wydaje. Naprawdę uważam, że to ekstra gość. Wszystkie dziewczyny na niego lecą. Ma dużo przyjaciół i nie chciałem narobić mu kłopotów. Diego to debeściak. Ty jesteś debeściak. Co z tobą? Nic. Dziwny jesteś. Tak myślisz? Gdzie on jest? Pogadam z Dyrem. Chcę mówić z panem Pasqualem. Uspokój się. To pilne. Nie ma go. Będzie jutro. O nie. Mogę ci pomóc? Nikt nie może. Przestań. Ganiam cię po całej szkole. Jestem wściekła. Te kłamstwa lalki o mnie i Celinie... Daj spokój. Co z tobą? Cały dzień chodzisz na burmuszony, bo nam nie wyszło. Nie, kochanie. Już mi przeszło. Nie o to chodzi. Więc o co? Rozmawiałem z twoim tatą. Dobre wieści? Co ci powiedział? Jest tak, jak sądziliśmy. Zakochał się. Co? Nie. Jak możesz? Nie wpadaj w histerię. Oby tylko nie w tej lasce, o której ci mówiłam, bo umrę. Nie możesz wybierać ojcu dziewczyny. Ta jest nie do przyjęcia. Nie pozwolę na to. Spokojnie. Pogadamy później. Lupe, tu jest Mia. Czy załatwiłaś już sprawę z lalką? Oddychaj. Nie. Poszukajmy jej. Zaczekajcie. Skoro jesteśmy razem, mam dla was wiadomość. Jest problem z Johnem. Depem? Ty głupku. Tylko pytam. Co się stało? Johnny dowiedział się, że twój ojciec zabronił ci gry w zespole i nie chce z nim zadzierać. Mój stary nic nie wie. Nasza płyta. Czemu nie masz odwagi się z nim rozmówić? Nie mieszaj się w cudze sprawy. Zanim się namyślisz, stuknie nam 40. Nie kłóćcie się. Sabrina pogada ze swoim ojcem. Pomoże nam. Mam nadzieję. Mówię, żebyście wiedzieli. Pomoże nam. Jest miła. Zamknij się. Chodź szukać lalki.
Lupe? Odczep się, Diego. No co? Nie zaczynajcie. Miguel, zrób coś. Dajcie mi spokój. Gdzie Sol? Nie wiem. Ma się przyznać Maxowi, że nagadała o nas kłamstw. Nie przyszła? Nie. Przerobiła nas. Już ja pokażę tej karnicy. Wytargam ją za kudły i wszystko nam wyśpiewa. Przyszłam po rzeczy, Sol. Książkę i zdjęcie. Gdzie ta kretynka? Zaprosiłam ją do mojego pokoju, bo ktoś musi jej przed wami bronić. Nie szukajcie jej. Jest pod kluczem. Jak pies. Gryzie? Wezmę poduszkę, bo zabierze mi moją. Giovanni. Kiedyś i tak wyjdzie. Powtórz jej, że jutro mi wszystko wyjaśni. Ja? Sama jej powiedz. Słucham? Powiedz jej sama. Tak? Tak. Chodź tu. Cześć. Dawno cię nie widziałem. Ja ciebie też. Pewnie wolisz być sama. Pójdę już. Zaczekaj. Chciałam ci podziękować. Za co? Za wiele rzeczy. Bez ciebie nie wiedziałabym, jak pomóc ojcu. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Kur zapiał, nigdzie go nie ma. Na pewno dokładnie szukałaś? Wszędzie. Nie wiem, po co ktoś grzebał w moich rzeczach. Co się stało? Od wczoraj masz dziwną minę. O co chodzi? Zerwałam z Niko. Co powiedziałaś? To koniec. Zerwałam z Niko. Żartujesz. Jak to? Niemożliwe. Liczyłam, że przynajmniej ty masz porządnego faceta. Skończymy jako trzy zgorzkniałe stare panny. To prawda. Opowiedz, co się stało. Ya me tiene muy mal, son más de las cuatro. Entiende que no quiero hablarlo, no tiene caso. Ya cuelga o te voy a colgar, te odio demasiado. No llames ni me busques más, me estás desesperando. No me dejas vivir, ya no te soporto, me estoy enojando. Ya no quiero seguir hablando del pasado. Sprawię, że na zawsze zapomnisz o Diego, Roberto. Cześć, co słychać? Wiecie, co to jest miłość od pierwszego wejrzenia?
Nie? To podejdę jeszcze raz.